Niemcy odpadli właśnie z Mistrzostw Świata, a to oznacza wielką ekscytację we mnie i chęć na nagranie tego odcinka. Korzystając z okazji, zapraszam Cię do zakupu na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów, a dodatkowo z kodem rabatowym GOLDZOR końsy dostaniesz 5% taniej. Także dzisiaj wracamy znowu do serii za hajs draftów balu. Ja już w tym momencie wydaję kolejne 15 tysięcy końsów na ułożenie draftu, który mam nadzieję ułoży się fajnie, będziemy mieli jakieś fajne karty, wysoko cenioną drużynę, no i przede wszystkim, że troszkę dłużej niż ostatnio pogram, bo jest dramat. Ja wiem, że jest dramat, jeśli chodzi o mój gameplay, staram się to poprawić, ale po prostu nie za bardzo chce mi się grać poza odcinkami FIFA, dlatego musicie to mniej więcej jakoś spróbować zrozumieć. Te formacje są bardzo złe. Bo po prostu nie lubię tych formacji, ale 4-3-1-2 niech będzie. Liczę na Ronaldo w wersji napastnika, albo właśnie kogoś pokroju Garetha Bale'a na napastniku. I wiecie co, tego Garetha Bale'a sobie wezmę. Liczę, że po prostu dolosuje mi do niego właśnie Ronaldo na napastniku. To by był niesamowity duet. A jest też, słuchajcie, Romelu Lukaku 95, nowa karta, oraz Harry Kane 96, wersja Toty. I teraz pytanko. Bale jest lewonożny, Lukaku również, dlatego biorę Harry'ego Kane'a, bo po prostu będę miał w innym wypadku problem grać z dwójką lewonożnych napastników. Mam nadzieję, że rozumiecie moją decyzję. A teraz czas już na SPO i tutaj z szacunku do niesamowitego występu Jamesa w meczu przeciwko Polsce biorę właśnie Jamesa, mimo że bardziej pasował nam tam Asensio, ale James, ja bardzo generalnie lubię Jamesa, dlatego też go między innymi z tego względu wziąłem. Tutaj myślę, że Kevin De Bruyne będzie bardzo dobrym środkowym pomocnikiem dla nas, zgrywa się z Kane'em, dlatego nie mam na co narzekać. Troszkę gra przycina, ale idziemy dalej, progresując do przodu. Tutaj Paulinho, wiem, że był Milinkovic-Savic, ale też myślę już teraz o zgraniu, a Paulinho zgrywa się z Bale'em, dlatego przyda nam się. A kolejnym środkowym pomocnikiem będzie, wydaje mi się, Toni Kroos, który tutaj z tym Bale'em zgra się jeszcze lepiej. No i też jest wysoko ocenioną kartą, także tutaj Toni Kroos, tutaj to zrobimy w ten sposób, zamienimy to w sumie tak. No i nie wygląda to naprawdę źle. SPO jest na razie do zmiany, bo James niestety z nikim zgrania nie ma. Jeżeli chodzi o lewego obrońcę, nikt z nich mi się nie podoba, więc niech będzie na ten moment Tejesz. W razie czego z Paulinho go jestem w stanie połączyć. Środkowy obrońca kolejny. To jest tak, Vincent Kompany nam pasuje. Jest też Hummels, który pasuje nam do Krosa, dlatego wezmę tego Hummelsa, licząc na to, że może trafimy kolejnego Niemca na lewej obronie i będziemy mieli załatwioną sprawę. A tutaj już bez zbędnych spekulacji biorę zdecydowanie pana z Chelsea. Jest to Azpilicueta, który po prostu jest bardzo dobrą kartą w tej grze. Dlatego Azpilicueta wylądował w naszej drużynie. Na prawej obronie zdecydowanie Valencia i sprawę prawej strony mamy praktycznie załatwioną. Mimo że nie są wszyscy na full zgraniu, to i tak mogę już w tym grać, bo to są naprawdę dobre karty. Tutaj weźmiemy Czecha, bo nam się oczywiście zgrywa, ale ja czekam na lepsze karty. No i lecimy już z ławką rezerwowych. Tutaj oczywiście jakieś wzmocnienia będą bardzo, bardzo mile widziane. Na sam początek Hector Bellerin, to jest bardzo ciekawa karta. Pierwszy raz ją widzę w sumie i wiecie co? Wezmę ją. Wolę chyba grać mimo wszystko Bellerinem niż Valencią, mimo że Valencia to genialny środkowy obrońca w tej grze, no ale tak jak widzicie, Bellerin nam się lepiej zgrywa z Azpilicuetą. Tutaj z kolei weźmiemy Neymara, bo takiej karty wziąć nie mogę po prostu, bo 97 TOC to jest coś, co brać trzeba. A Kimpembe, wylatując na środkowej obronie, też jest bardzo ciekawym trafem, bo też pierwszy raz w sumie widzę tę kartę, więc bierzemy również młodego Francuza. Będziemy myśleli jak to później ułożyć. Lewa obrona Marcelo, więc w tym momencie chyba już Kimpembe sobie za bardzo nie pogra. Chociaż gdybyśmy trafili francuskiego golkipera, takiego Llorisa, to może i by pograł, ale na ten moment no lepiej, gdy będzie tam Hummels po prostu. Dobra, lecimy dalej. Kto teraz? Insigne, kolejny tocik, także witam serdecznie. Ile mam już tych toców? 3, 4 tocy, 2 razy toty. Okej, okay, jest naprawdę w porządku. Dybala, jest też Fernandez, który pasuje nam tutaj po prostu idealnie. No i wiecie co, boli mnie ten wybór, bo wolałbym Dybalę, ale boję się, że później po prostu nie trafię już kogoś, kto by nam dawał to pełne zgranie, więc biorę tutaj Fernandeza. No i zobaczcie sami, to jest plus 12 do zgrania,
No myślę, że rozumiecie mój wybór. Mbappe, wow, 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 ale lecą nam karty, lecą nam potężne karty w tym brafcie. Witam cię Mbappe, to jest kolejny TOC, coś niesamowitego. Zobaczmy, czy coś jeszcze podobnego do tego, co mamy, nam wypadnie. Jest Iniesta, nie za bardzo pasuje nam do tego składu, ale 88 overa biorę zdecydowanie. Kolejne karty przed nami, Sanchez. Sanchez 8-9. Nie pasują nam niestety te karty do tej formacji. A tutaj Sergio Ramos jako wzmocnienie środka obrony. Wow, łocie panie, łocie panie. Mógłbym też pójść tutaj Kimpembe, Kimpembe Thiago Silva w obronie, bo mam też Brazylijczyków tutaj. Ale wiecie co, no jednak Ramos to jest Ramos i ja tego Ramosa biorę w miejsce Fernandeza. No ja nie widzę słabych punktów w tym składzie, naprawdę nie widzę słabych punktów w tym składzie. Tutaj nie jest istotne kto i jeszcze bramkarz będzie chyba srebrny niestety. A nie, nie ma kart srebrnych w tym drafcie, ale bramkarz i tak niewiele zmienia. Niech będzie Sergio, bo jest z Ligi Hiszpańskiej. Ten skład jest po prostu przemocarny. 191 draft, ale ja nie widzę tutaj ani jednego słabego punktu w tej drużynie. No naprawdę, czy wy widzicie tutaj słaby punkt w tej jedenastce? Oczywiście, możecie powiedzieć bramkarz, ale w jego miejsce wchodzi Petr Cech od pierwszej minuty. Dlatego miejsce w bramce też mamy zapewnione. No ten skład jest genialny, po prostu nie mogę zawieść tym składem. I tego najbardziej się boję, bo nie czuję się pewnie ostatnio w FIFA, rzadko w nią gram, przez co po prostu słabo w nią gram. No i mając taki skład, no nie wypada po prostu przynajmniej do tego finału nie dojść, a jak będzie to zobaczymy, możecie zostawiać łapki w górę jako takie, jako taka motywacja dla mnie, jako taka siła na te mecze, także zostawiajcie ich jak najwięcej, a wierzę, że jak będzie ich dużo, to ja do tego finału dzisiaj dojdę, no i mam nadzieję, że też go wygram. A żeby w ogóle o czymkolwiek w dzisiejszym odcinku myśleć, to muszę pokonać ten pierwszy skład, który wygląda następująco. Gareth Bale, piłka do Toniego Krosa, Toni Kroos. Marcelo ładnie to zrobił, Toni Kroos ładnie wypuszcza Garetha Bale'a, jesteśmy już w polu karnym, Gareth Bale ładnie to zrobił, pięknie, pięknie, piękny początek meczu, Harry Kane, druga minuta, już prowadzimy. Oj, ależ się tutaj Gareth Bale to jest błąd rywala, to jest bardzo duży błąd. Naprawdę, naprawdę Gareth Bale nie potrafi wykończyć takiej akcji. Teraz Harry Kane, to musi być już 2-0, to jest 2-0. Chyba jeden. Pięknie, Gareth Bale! 3-1. Jezus. 3-2. Straszne lagi są w tym meczu. Ślicznie, ślicznie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Neymar! 4-2. Dawaj, dawaj, Neymar, zakończ to spotkanie. Neymar! 5-2. Ładnie teraz Harry Kane, naprawdę ładnie to zrobił Harry Kane i to jest bramka numer 6 i chyba rejsuit mojego rywala. A więc po dosyć prostej pierwszej rundzie czas na rundę drugą, a tutaj taka jedenastka. Wygrywa główkę Paulinho, cross, piękna wrzutka, jest Harry Kane i on jest niesamowicie skuteczny, 1-0. Jeszcze zobaczmy, kto tutaj doszedł do tej piłki. Chyba Sergio Ramos. I to właśnie Hiszpan podwyższa na 2-0. 3-0. Super. Pięknie pograne. James Rodriguez. Ależ to jest łatwe. Oj, shit, 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 shit. Bramka z niczego. 4-1, ale w tym spotkaniu już nic złego mi się stać nie może. Nie ma spalonego, Harry Kane i to będzie 5-1. O Jezusie, ależ on ma wykończenie. I od razu lecimy z rundą trzecią, a tutaj po raz kolejny gorszy skład od mojego, więc jest szansa na finał jak najbardziej. Oj, ależ strata rywala, Paulinho, Paulinho jest już w polu karnym, ależ to jest szczęśliwe trafienie. Ale znowu to robimy. Pierwsza bramka dla nas, 1-0. Neymar, ależ teraz tutaj się przedziera. Neymar jest już w polu karnym. Neymar, niesamowita akcja Brazylijczyka. Podanie do Bale'a. I to jest 2-0. Harry Kane ładnie zagrał teraz z Neymarem. Neymar będzie zaraz w polu karnym. Neymar strzela z lewej nogi.
Poszedł tutaj sam rywal Neymarem, przez co jest już w polu karnym. Wybijamy tę piłkę, nie wybijamy. 2-1. Oh my god, ale to jest bullshitowa bramka, tak samo jak ta pierwsza, którą ja strzeliłem jemu, więc w bullshitowych bramkach jest już 1-1, a ogólnie jest 2-2. Wielki wylew w tym meczu i to jest niepokojące, bo coś czuję, że to nie ostatnia wylewająca się bramka właśnie w tym spotkaniu. O matko boska, Ramos, dlaczego tobie tak Bale ucieka? To jest bramka na 3-2. Swoją drogą zapomniałem o Czechu, którego nawet nie ma na ławce, bo jest na rezerwach, a nie na ławce. A Ramos gra po prostu jak dziecko, jak dziecko. Bale ucieka mu za każdym razem. Widzieliście, że nie mogłem tutaj nic więcej zrobić z Ramosem. To już jest 3-2. O matko święta, co ten Bale z nami robi? Dwie bramki straty od 62 minuty i to może być już nie do odrobienia. Posłuchajcie, było nie odrobienia, więc przegrywam w półfinale. Niestety, no dobrze rozpocząłem, prowadziłem 2-0, a potem co robił ze mną Bale, to ja do tej pory się zastanawiam tak naprawdę, co tam się wydarzyło. Dwie paczki za tę porażkę w półfinale dostajemy. Zobaczmy, co w pierwszej z nich. Patrzę, nawet ekranów nie ma. Na tym etapie gry powinni podkręcić drop w paczkach, bo to jest po prostu śmiech na sali, że za półfinał ja dostaję Starka z Herty Berli. Ale może chociaż ta druga paczka będzie lepsza, chociaż wątpię, bo tutaj jest tylko jeden świecący zawodnik, no i ekranów nie ma, a jedyną kartą dobrą to Ezekiel. 75 overall, słuchajcie, 75 overall, najlepszą kartą w paczce za półfinał draft. Nie no, przepraszam, jest 81 Garcia, ale to i tak niewiele naprawia. Także za ten odcinek ja wam już bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a ja się z wami żegnam. Mówił Goldzor. Na razie.